Witam wszystkich, ja jestem Domczor. W tym poradniku króciutko pokażę, jak odkryć hasło schowane za gwiazdkami. Ogólnie są dwa sposoby, żeby zobaczyć takie hasło. Pierwsze to po prostu wejść w ustawienia przeglądarki i kliknąć pokaż zapamiętane hasła. Jednak tam jest jedna przeszkoda główna. Żeby odkryć te zapamiętane hasła, trzeba najpierw podać hasło używane do logowania na tym danym komputerze. Ja natomiast pokażę taki sposób, że tego hasła do logowania na komputerze nie trzeba znać, aby odsłonić wszystkie zapamiętane hasła. Więc teoretycznie mój poradnik przyda się tym osobom, które chcą odkryć zapamiętane hasło, ale nie znają lub zapomnieli hasła do logowania. Okej, okay, ja już znajduję się na stronie, no i mam tu zapamiętane hasło. Oczywiście przypominam również, aby zajrzeć na mój kanał, aby zobaczyć więcej innych fajnych poradników na temat komputerów, na temat ogólnie bezpieczeństwa w sieci, więc zapraszam na mój kanał, bo to naprawdę jest bardzo przydatne, informacje tam pokazuję. Jesteśmy na stronie, gdzie mam zapamiętane swoje hasło. Ok, no to na początek zaznaczamy hasło i klikamy prawym przyciskiem i z tego paska klikamy na zbadaj. Wysuwa nam się teraz taka strona i jest na niebiesko zaznaczone ten właśnie element hasła. I tutaj jest w pierwszej linijce odnajdujemy napis type równa się password. Mamy tutaj wiele razy password, więc radzę się nie pomylić, na przykład input name password, później jest id password, type password. Klikamy na ten napis password przypisany do słowa type podwójnie. Zamieniamy go na tekst ty e x. Te I klikamy Enter. W tym momencie zwróćcie uwagę, to już mi się odsłoniło hasło. Jak widzicie, literka W już jest widoczna, reszty hasła nie pokażę. Ale to był właśnie ten niesamowity, super magiczny, tajny, hakerski niesamowity sposób na odkrycie hasła w bardzo prosty sposób. Wierzę w to, że wykorzystacie tą umiejętność w wielu bardzo dobrych celach, które Wam pomogą się zalogować na coś, czego nie pamiętacie. Pamiętaj, że jeśli Ci pomogłem, zapraszam do komentarza, napisania, na przykład dziękuję Dominik, wszystko jest pomocne, albo łapeczka w górę. Oczywiście, cała reszta innych mo moich poradników również jest bardzo pomocna. Zapraszam na mój kanał. Ja jestem Domczor i się z Wami żegnam.